Cześć kochani! Zapraszam Was do obejrzenia tego, jak powstaje mój film. Będziecie mogli zajrzeć za kulisy. Zapraszam! Hej, żeby ładnie wygląda specjalnie dla Was myję głowę. Ale z lenistwa nie chce mi się iść pod prysznic, więc myję w zlewie. Szybkie suszenie, makijaż i zaraz będę gotowa. Trochę pudru i makijażu, żeby nie świecić się w kamerze. Nie ma to jak profesjonalnie nałożony makijaż. Kreska na oku i zaraz zacznę nagrywać. Musicie to zobaczyć. Mam przy tym niezły ubaw. Bawię się doskonale. Polecam każdemu. No ale ładną trzeba być. Teraz najtrudniejsze. Trzeba ubrać, co się ubrać. Teraz najtrudniejsze, trzeba wybrać, co się ubrać, a ponieważ lubię kolor, więc szukam zawsze kolorów. Ale dzisiaj będzie szaro. Wybieram tą. Za chwilę się ubiorę. Dobra, jestem gotowa, a teraz chodźcie ze mną tam, gdzie nagrywam film. Chodź za mną, pokażę Ci. Wchodzimy teraz do mojej kuchni, a właściwie do jadalni w mojej kuchni, gdzie na co dzień nagrywam, ale zanim nagram, muszę zrobić porządek. Dbam też o to, żeby za każdym razem tło było inne. Zmieniam to, co stoi z tyłu. Przyszła wiosna, więc może dzisiaj ładne kwiatki w tle. Będzie dobrze? Ok, czas na sprzęt. Najważniejsze przy nagrywaniu filmików to sprzęt. Ja w tej chwili dysponuję dwoma oświetleniami punktowymi. Te lampy to Yongnuo YN216. Punktowe mogę pokazać mniej więcej, jakie one dają światło. Dwie i dodatkowo ekran świetlisty Quadra Light Tia LED 260. Ona też bardzo fajnie daje światło. No i oczywiście do tego kamera. Wcześniej nagrywałam to aparatem, który w tej chwili nagrywa to, co do Was mówię, Canonem EOS 7D, ale w tej chwili zainwestowałam, właściwie mąż zainwestował i kupił mi kamerkę DJI-a. Maleńka, ale można fajnie nagrywać nie tylko ze statywu, ale również zdalnie. Następnie, kiedy cały sprzęt jest ustawiony, ja siadam w swoim miejscu, z którego najczęściej do Was mówię. Wiem, że nie każdemu się to miejsce podoba, ale pracuję nad tym. A mój mąż ustawia światła tak, abym ja była dobrze oświetlona, aby nie było żadnych cieni rzucających przez światło górne, czy to boczne, czy chociażby to naturalne wpadające do nas do okien. I za chwilę specjalnie dla Was zobaczycie, jak ja to robię. I tutaj właśnie dla Was zaczynam nagrywać to, co mam mówić. Dzisiaj chciałam nagrać Wam, jak powstaje odcinek od kulis, więc nie powiem nic mądrego, ale chciałabym tak odnieść się do całej sytuacji, która jest obecnie. Wielu ludzi martwi się o tym, co z nimi będzie. Właśnie przed chwilą usłyszałam, że od jutra mamy całkowity zakaz wychodzenia z domu. Ja niestety też zaczęłam robić ostatnio coś swojego. Trochę sytuacja, która mnie zastała, zmienia już moje plany, ale to nic, już nic nie będzie takie, jak było kiedyś. Stąd bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaufali mi i kupili, bądź kupią jeszcze niebawem moją książkę. To fajny pomysł na prezent na zajączka. I kiedy nagram taki filmik i powiem to, co mam do Was powiedzieć, następuje moment, kiedy przerzucam film z kamery do komputera, do programu. Pytacie mnie często, skąd biorę pomysły na moje filmiki, to już wiecie, że biorą się one z życia. Najnowszy filmik będzie o radzie, którą dostałam ostatnio od pewnego znajomego, ale zanim on powstanie, robię sobie taki scenariusz, mocno się do tego przygotowuję, często sprzedaję Wam też, czy przekazuję wiedzę, która jest pod dany temat, który mam. Następnie takiego scenariusza staram się nauczyć na pamięć, a ponieważ jestem już w takim wieku, że nie bardzo mi się chce wszystkiego uczyć na pamięć, więc właściwie robię sobie taki w głowie bardziej scenariusz tego, co chcę powiedzieć. I czasami, kiedy nagrywam pod kamerą, napisane mam, czy przyklejoną mam kartkę z punktami, o których mam mówić, a i tak potem w stresie i być może dlatego czasami wyglądam dla Was dość sztywno, bo jestem w totalnym stresie, kiedy taki film dla Was nagrywam. Czasami zdarza się, że muszę coś nagrać raz albo dwa. Właśnie słyszeliście moją córkę, która jest w toalecie. Takie rzeczy zdarzają się na co dzień, dlatego nienawidzę nagrywać, kiedy ktoś jest w domu, ale nie zawsze mam taką okazję. Kiedy nagram już filmik, muszę go trochę obrobić. Ponieważ robię to najczęściej sama i idę tam, żeby nacisnąć play i wracam tutaj do tego miejsca, gdzie usiąść oraz końcówka, kiedy muszę wstać i wyłączyć kamerę, są momentami, które muszę powycinać. Czasami też podczas filmów po prostu się mylę
kiedy człowiek w stresie opowiada, to najzwyczajniej w świecie popełnia błędy językowe. Niektóre są czasami śmieszne i je zostawiam. W ostatnim filmiku miałam nawet pomysł na to, żeby zrobić konkurs na to, kto znajdzie najwięcej błędów w moim filmie. Było to mega dla mnie śmieszne, ale niestety niektórych błędów najzwyczajniej w świecie nie da się powycinać. Kiedyś pracowałam na programie Camtasia. Odpalałam nowy projekt, wrzucałam filmik i obrabiałam go tutaj, ale niestety za namową mojej znajomej z Warszawy, która nie dosłyszy, padła prośba, żeby robić w filmikach napisy. W związku z tym Camtasia się do tego kompletnie nie nadaje, bo nie można robić tym napisów, więc przestałam korzystać z programu Camtasia i zaczęłam to robić w programie Hit Film Express. Program importuje film, który będę chciała obrobić. Mam je w folderze do zrobienia i mam kulisy, otwieram. Ten film za chwilę tutaj się otworzy. Pokażę Wam, jak to wygląda. Zrzucę go na dół i już właściwie widzicie moją pierwszą minę, kiedy to wszystko się zaczyna. Oczywiście importuję tutaj moje intro, importuję moje logo, wszystko to, co ma się znaleźć na początku filmu i zaczynam obróbkę. Puszczam taki film. Nie wiem, dlaczego nie słychać w tej chwili głosu, ale początek po prostu wycinam, używając narzędzi, które tutaj się znajdują. Kiedy film jest cały skończony, zapisuję jego ostateczną wersję i przed wrzuceniem go na Facebooka robię miniaturę, którą robię w Canwie. Mam tutaj już zapisany swój szablon. Wszystkie Twoje projekty. O, właśnie macie szablon z rady, który zrobiłam, który ukaże się w następną środę. I w tym szablonie dodaję najczęściej moje zdjęcie oraz wszystko to, co ma się znaleźć w miniaturze. Kiedy mam miniaturę i cały film zrobiony, wrzucam go do Facebooka razem z napisami i wrzucam też na YouTube'a. Teraz, kiedy już wiecie, ile czasu i energii i pracy wymaga nagranie tego filmiku, to jeśli zechcielibyście mnie wesprzeć, to zapraszam na patronite.pl/Śmigielska. Tam można wesprzeć mnie dowolną kwotą. I na koniec atrakcja. Niektórzy z Was wiedzą, że kiedy nagrywam filmy, to tutaj jestem ładnie ubrana, ale często pod spodem jestem po prostu w domowych ciuchach. Tak jak dzisiaj. Mam pod spodem dresy, ale powiem Wam, że bawię się doskonale. Zapraszam, obejrzyjcie ten filmik i dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podobało.